Gość poranka. Witam serdecznie, nazywam się Michał Siedlecki. Dziś moim Państwa gościem poranka jest przewodniczący Rady Uczelnianej Samorządu Studentów PWSZ w Płocku, pan Maciej Frontczak. Witam serdecznie. Witam. Mam nadzieję, że nazwę nie przekręciłem, bo strasznie długa. Ale spotkaliśmy się dziś, żeby o czymś bardzo ciekawym porozmawiać. 20-lecie pewnego festiwalu zwanego Katorga. To zacznijmy od początku. Co to za wydarzenie? Studencki Festiwal Piosenki Katorga to wydarzenie organizowane już u nas na uczelni od 20 lat. Jest to festiwal, który ma promować twórczość muzyczną i literacką środowiska studenckiego. Tak? Studenci nie tylko biorą udział, aby pokazać się, aby zaprezentować swoją twórczość w tym festiwalu, w tym przeglądzie piosenki. Można powiedzieć, że to jest takie narzędzie promocji dla młodych zespołów? Tak, muszę tak to nazwać. Dużo zespołów, które wygrały Katorgę, są teraz już na scenie muzycznej i grają i dobrze im się powodzi. Mówił pan, że w tym roku mija 20 lat od powstania Katorgi. To może troszkę historii. Jak to się stało w ogóle, że taki festiwal powstał? Muszę powiedzieć, że 20 lat temu trójka nauczycieli wpadła na taki pomysł, aby zorganizować ten festiwal. I od tamtego czasu, kiedy jeszcze nie było PWSZ-ki, kiedy jeszcze była inna uczelnia, było kolegium nauczycielskie, wtedy ta katorga się odbywała. Kiedy powstały PWSZ-y, jakby przejęli to studenci i od tamtej pory już odbywa się u nas na uczelni. Pomysł i wsparcie mamy od tamtych osób, tak? Czy takie merytoryczne, czy kiedy zasiadają jury. Jest to konkurs dla wszystkich, czy są jakieś ograniczenia? Żeby wziąć udział, trzeba być studentem. Trzeba mieć tą legitymację studencką, ale też czasami naginamy tę zasadę i mogą brać różne osoby udział, tak? I też nie zamykamy się na sam Płock, tylko na całą Polskę, bo już to tak się rozrosło, że cała Polska bierze udział. Właśnie miałem zapytać, czy ta legitymacja, czy pochodzenie legitymacji jest ważne, ale skoro mówi pan, że to zespoły z całej Polski także biorą udział, więc chyba odpowiedź jest oczywista. Można się jeszcze zgłaszać, czy już mamy ten etap zamknięty? Mamy wstępnie zamknięte, ale jeśli by ktoś jeszcze się spóźnił i jeszcze chciał wziąć udział, zapraszamy. Jest taka możliwość, możemy jeszcze przyjąć zgłoszenia. To gdzie się można zgłaszać jeszcze? Wszystkie informacje są na fanpage'u Studenckiego Festiwalu Katorgi. Jest tam regulamin, karta zgłoszeniowa aby i mail, na który trzeba wszystko przesłać. Zapraszamy oczywiście do jeszcze zgłaszania się, tutaj komunikat do wszystkich spóźnialskich. A kto zdążył w tym czasie, ile zgłoszeń przesłano? Mamy trzy zespoły i sześciu wokalistów, to są osoby już, można powiedzieć, już za tak pewne, które wezmą udział, potwierdzone. Są to osoby z Bielska Białej, z Lublina czy z Warszawy i nasz Płock. Tak? Tutaj dosyć mocno wyszliśmy na tą arenę taką ogólnopolską. A reprezentacja Płocka to jest mocna reprezentacja, pana zdaniem? Jest mocna, jest dużo osób, jest z naszej szkoły muzycznej, więc mi się wydaje, że jest dosyć mocna. To teraz przejdźmy do szczegółów. Kiedy ten studencki festiwal się odbędzie i kto będzie gwiazdą główną, bo takowa również wystąpi? 11 maja odbędzie się studencki festiwal piosenki Katorga na Zielonym Ogródku przy Placu Dąbrowskiego 2A, tak, czyli przy naszej uczelni. A gwiazdą wieczoru będzie East West Rockers, który zagra około 20:30, a cały festiwal, cały przegląd tych naszych zgłoszonych osób odbędzie się od 16. Tu już jest 20-lecie Katorgi. Jak ocenia pan muzyczność młodych Polaków, muzykalność? Jest bardzo dobra, tak? Już zważając na wszystkie programy telewizyjne, które odbywają się, których można brać udział,
czy studenci, czy młodzi ludzie biorą udział i coraz więcej, coraz większy mamy poziom, się wydaje, tej muzyki i też tej twórczości, tak, mamy dużo nowych zespołów czy wokalistów, którzy też tworzą swoje utwory i mogą się później pokazać. Jakie gatunki muzyczne przeważają na katorze? To jest bardziej ciężkie czy lżejsze brzmienie? Katorga, pierwszy zamysł był bardzo rockowy. No to chyba wywodzi się ta nazwa, prawda? Tak, ta nazwa się wywodzi. Ta katorga to byłby taki, miał duży, ciężki rok, ale z lat ubiegłych czy z roku na rok odchodzimy trochę, tak? Ten rok już tak może w Płocku nie jest tak mocno akceptowany. Znaczy, jest jakaś grupa na pewno, tak? Ja tego nie zaprzeczam, ale bardziej podchodzimy pod reggae, które jest bardziej delikatne i więcej ma tutaj jakby taki oddźwięk i więcej ma takich fanów w Płocku. No ale pewnie nie zamykacie się na gatunki i jeśli ktoś zaprezentuje inny rodzaj muzyki, to również ma szansę, prawda, w festiwalu? Tak, tak, tak. Mamy mieć rapera, ma być z pogranicza jakiegoś metalu, więc reggae czy klasyka, więc my mamy całość tutaj tej twórczości. Jesteśmy otwarci, nie zamykamy się, ponieważ to jest ich twórczość, tak? I tutaj mają oni zadziałać. Jasne. Ten festiwal to jest wydarzenie zamknięte, czy wszyscy płoczanie mogą przyjść posłuchać dobrej muzyki? Jest otwarte na wszystkich, nie ma ograniczeń wiekowych, nie ma biletów, jest otwarte wejście dla wszystkich płoczan. To na koniec prosimy o taką pigułkę informacyjną, czyli kiedy festiwal się odbędzie, w jakim miejscu, w jakich godzinach? Studencki Festiwal Piosenki Katorga odbędzie się 11 maja od godziny 16 w Zielonym Ogródku przy Placu Dąbrowskiego. Jest to miejsce MZOS-u, a gwiazdą wieczoru jest East West Rockers, który wystąpi o 20. Zapraszam. Ja do tych zaproszeń oczywiście się dołączam, bo możemy fajnej muzyki posłuchać, a tymczasem dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. Gość poranka.